nie jest łatwo. Nie jest łatwo poznać księcia z bajki, ponieważ książę z bajki nie jest powszechną postacią. Książę z bajki to nie jest Kowalski. Książę z bajki jest wyjątkowy. Książę z bajki jest kimś, o kim marzy każda kobieta. Każda kobieta chciałaby mieć księcia z bajki i jak taki książę z bajki pojawiłby się samopas, to tłum kobiet by się rzucił i rozdrapał na kawałki. Każda by wzięła księcia swój kawałek księcia z bajki. Natomiast nie jest to takie proste, ponieważ każdy medal ma dwie strony. Książę z bajki ma też drugą stronę. Wyobraź sobie, droga kandydatko na księżniczkę, że spotkałaś księcia z bajki. Co zrobisz? Zrobisz wszystko, żeby go mieć na własność. Czyli jak się zachowasz? Zachowasz się tak, żeby książę z bajki był tobą oczarowany. Zrobisz wszystko, aby spełnić każde jego życzenie. I informuję cię, droga księżniczko, że książę z bajki szuka księżniczki. Książę z bajki nie szuka pomocy domowej, która by zaspokajała wszystkie jego potrzeby. Książę z bajki nie szuka, zupełnie nie szuka kogoś, kto będzie robił mu dobrze pod każdym względem. Książę z bajki wcale nie marzy o tym, co tobie się wydaje, że o tym marzy każdy facet. Jak każdy facet o tym marzy, to prawdopodobnie książę z bajki o tym właśnie nie marzy. Książę z bajki się różni od każdego faceta i dlatego informuję cię, jeżeli chcesz zdobyć księcia z bajki, tak się będziesz zachowywała jak miła, serdeczna, cudowna matka Polka, która przy użyciu makijażu, przy użyciu tatuażu, przy użyciu wizażu poprawi swój wygląd, to niewiele pomoże. No może na jedną rok tak, ale wtedy twoje rozczarowanie będzie jeszcze większe, gdyż spotkałaś księcia z bajki, a on wcale nie traktuje cię jak księżniczkę. I dlatego, jeżeli rzeczywiście marzysz o tym, żeby nie dość, że spotkać w swoim życiu księcia z bajki, to go jeszcze oczarować, to zacznij od tego, żeby sama stać się księżniczką. Czyli przede wszystkim proponuję, żebyś przeczytała taką książkę, na przykład Kamyczka, Savoir Vivre, żebyś wiedziała, jak postępować, kiedy na horyzoncie on się pojawi. Proponuję również, żebyś się dowiedziała nie tylko, czego pragnie książę z bajki, bo to jest zaspokajanie jego pragnień, natomiast również to, co tego księcia z bajki zachwyca. Ale o tym to będzie w innym filmiku.